ostatnim odcinku. Dziewięć miesięcy później. Paweł, szybko przyjeżdżaj. Bliźniaki chyba się rodzą. Tak, tak, już jestem w drodze. Pośpiesz się. 8 miesięcy wcześniej. Czas obiad ugotować, makaron do wrzącej wody i trochę oliwy. Wystarczy, a teraz niech się makaron gotuje. Podczas jak makaron się gotuje, napije się kawy. Czemu znowu mi jest niedobrze? Szybko do ubikacji. Amalia, wszystko w porządku? Nie, znowu wymiotowałam. O! Od kilku dni się inaczej czuję. Symptomy wskazują na ciążę. Chyba powinnam test zrobić. Też tak sądzę, kochanie. Biegnę do apteki kupić test. Tak, prosiłabym cię. Ja w tym stanie wyjść nie mogę. Zaraz będę, uważaj na siebie. Mhm. Pół godziny później. A więc zrobiłam test. Wynik powinien za chwilę być. Jestem ciekawa. Rzeczywiście jest pozytywny. Nie wierzę w to. Muszę to natychmiast Pawłowi powiedzieć. No i jak test? Paweł, test jest pozytywny. Tak? Przypuszczałem. Tak bardzo się cieszę. Wyobraź sobie, Paweł, będziemy mieli dziecko. Tak, dziecko to wielki cud i szczęście. Tydzień później. Paweł, jestem trochę zdenerwowana. Za chwilę pierwszy raz zobaczymy nasze dziecko. Tak, pierwsze badanie USG jest szczególne. Mam nadzieję, że dziecko jest zdrowe. Na pewno. Amalia, zapraszam. Proszę za mną, gabinet numer 3. Tak, dziękuję. A więc najpierw zrobimy USG, a następnie zbadam bicie serca dziecka. W porządku. Proszę się nie przestraszyć. Ten żel jest trochę zimny. Dzięki temu narzędziu zobaczymy rozwój płodu. O, proszę. Aha, widoczne już są rysy główki i rysy ramionek. Ale dziecko jest jeszcze bardzo malutkie. Dlatego nie widać wszystkiego. No dobrze, zobaczę dalej. Moment, czy ja dobrze widzę? O, gratulacje, to są bliźniaki. Co? Bliźniaki? Tak, proszę, tu widać. Drugiego dziecka jeszcze dobrze nie widać, ale tak, to są bliźniaki. To nie do wiary. Nigdy bym nie pomyślała, bliźniaki. I dobra wiadomość. Oboje dzieci są zdrowe. Ja też w to nie wierzę. Pierwsza ciąża i od razu bliźniaki. Nie wiem wprawdzie, jak sobie poradzimy, ale bardzo się cieszę. Niech pan mi wierzy, bliźniaki to coś szczególnego. A teraz posłuchamy jeszcze, jak im serduszka biją. Też w porządku. Serca biją mocno i regularnie. Na szczęście. Wydrukowałam Państwu pierwsze zdjęcia Waszych dzieci. Proszę bardzo. O, dziękuję. Proszę sobie na recepcji następny termin na USG zrobić, dobrze? W porządku. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Do zobaczenia. Do widzenia. 5 miesięcy później. Kochanie, jesteś już w 7 miesiącu. I płeć dzieci też już jest wiadoma. Nie sądzisz, że powoli powinniśmy trochę ubranek kupić? Tak, tak, masz rację. Na dzisiaj nic nie zaplanowaliśmy, mamy czas. Też sądzę, powinniśmy dla naszych dziewczynek parę rzeczy kupić. Dobrze, no to chodźmy od razu. Mhm. Sekunda, wezmę tylko moją torbę. Jestem gotowa, chodźmy. A więc jesteśmy. Chodźmy do środka. Dzień dobry. Dzień dobry. Jeżeli mogłabym Państwu w czymś pomóc, proszę powiedzieć. Tak, oczywiście. Potrzebujemy koniecznie 2 ogrzewacze do butelek i 2 butelki. Tak, masz rację. Włożę do koszyka. O, bioemulsja do skóry dla niemowlaków. Nie zaszkodzi. O, i weź proszę puder. To jest ważne. A pieluszki też? Tak, możemy paczkę kupić. Pewno będą od początku potrzebne. W porządku, okej.
Brakuje jeszcze czegoś na początek? Jakieś śpioszki, ubranka? Tak, tak, ubranka musimy też kupić. Tu nie ma za dużo wyboru. Ubranka kupimy w innym sklepie. Okej. Ale spójrz tam na regale, smoczki. Wybierzmy może jakiś. Mi się ten podoba. Tak, ten mi się też podoba, ale chciałabym chyba dwa jednakowe smoczki dla nich, bo są to bliźniaki dwujajowe. To znaczy, że nie będą tak samo wyglądać. I chyba słodko by było, gdyby miały jednakowe smoczki. Aha, okej. Ale z każdego koloru jest tu tylko po jednym. Nie, patrz, z tego koloru jest ich dwa. Aha, tak, masz rację. I ładny kolor. Widzisz? Kupimy te. Czyli na początek chyba wszystko mamy. Tak, tak, na początek te rzeczy starczą. Dobrze, to chodźmy zapłacić. Coś jeszcze dojdzie? Czy to wszystko? Nie, to wszystko. W porządku. Razem 425 zł 5 groszy. Gotówka czy karta? Kartą proszę. Tu, proszę bardzo. Dziękuję pani, do widzenia. Do zobaczenia. 2 miesiące później. A więc jestem w 9. miesiącu. W 9. miesiącu ciąży. Jestem przygotowana na przybycie dzieci. Termin porodu jest za kilka dni, ale skurcze mogą w każdej chwili nadejść. Dlatego w razie wypadku powinnam chyba powoli spakować torbę do szpitala. Inaczej będę niespokojna i będę się niepotrzebnie stresować. Za chwilę spakuję torbę, ale najpierw chciałabym Wam powiedzieć, jak dziewczynki będą miały na imię. To są dwujajowe bliźniaczki. Braliśmy imiona? Olivia i Klara. Jak dziewczynki się urodzą, jak będą na świecie i je zobaczymy, wtedy zadecydujemy, które imię do którego dziecka pasuje. Tak zrobimy. A teraz, jak już mówiłam, spakuję torbę do szpitala. Zabiorę tą niebieską torbę z chmurkami. Powinno zmieścić się w niej wszystko, co jest mi potrzebne. Najpierw spakuję parę ubrań dla mnie na zmianę, bo nie wiem, jak długo po porodzie w szpitalu zostanę. Wprawdzie cesarka jest niezaplanowana, ale nigdy nic nie wiadomo. Okej, parę pieluszek. W sumie w szpitalu zawsze są pieluszki, ale na wszelki wypadek. Jeszcze tylko te dwa smoczki i ich pierwsze przytulanki, które z Pawłem wybraliśmy. To by były te najważniejsze rzeczy. A gdybym o czymś zapomniała, to żadna wielka tragedia. Paweł w każdej chwili może mi dowieść. No dobrze, a teraz zrobię sobie coś do jedzenia. O, oła! Co to za ból? Czyżby to był pierwszy skurcz? A do tego mi niedobrze. Takiego bólu jeszcze nie miałam. Chyba się zaczyna. Czuję to. Muszę się pośpieszyć. Zadzwonię do Pawła. Halo, Amalia, wszystko w porządku? Paweł, mam skurcze. Bardzo mocne i częste. Dzieci chyba nadchodzą. Ojej, za 5 minut jestem. Jedziemy do szpitala. Ale pośpiesz się. Powoli nie mogę wytrzymać. Jestem już w drodze. 10 minut później Amalia z Pawłem są w drodze do szpitala. Dzień dobry, w czym mogę pomóc? Moja żona ma ostre skurcze. Nasze bliźniaki nadchodzą. Proszę szybko na salę porodową numer 3. Lekarz tam już jest i przyjmie Państwa od razu. Proszę. Dobrze, dziękuję. Dzień dobry, pani to Amalia z mężem. Zgadza się? Tak. Dobrze, Amalia, proszę, niech się pani położy. A pan proszę, niech usiądzie na krześle obok i proszę żonę wspierać. Tak, oczywiście. Zasłonię, żeby nam nikt nie przeszkadzał. Amalia, niech pani proszę ubierze tą koszulę porodową. Wiem, że ciężko, ale trzeba. Tak, tak. W skali od 1 do 10, jak mocne są pani skurcze? 9 albo 10, tak mocno jeszcze nie miałam. No dobrze, niech pani głęboko i spokojnie oddycha. Skurcze powinny wtedy być łagodniejsze. Zaczyna pani rodzić. Proszę oddychać w moim rytmie. 2 godziny później. Dobrze, bardzo dobrze, tak dalej. Już widać główkę. Wspaniale, jest pani bardzo dzielna. Pierwsze dziecko już jest. Pielęgniarka już się nim zajmie. Tak, tak. Już jestem. Proszę zająć się dzieckiem, aż poród się skończy. Dziękuję. Oczywiście. 10 minut później. Jeszcze tylko raz dobrze przeć. I koniec.
Wspaniale pani to zrobiła. Gratulacje. Czy jest pani w stanie dzieci na ręce wziąć? Tak, myślę, że tak. Proszę, dam państwu maleństwa. Możecie je przytulić. Tatuś też. Za parę minut będę i zrobimy pierwsze badanie. Tak. Paweł, czy ty w to wierzysz? Nasze dziewczynki są na świecie. Nie umiem w to uwierzyć. I przestały od razu płakać, jak je w ramiona wzięłaś. Mhm. To sądzisz o tym, jak tą Oliwia nazwiemy, a tą Klara? Tak, znakomicie. Te imiona mieliśmy już wybrane i pasują do nich. Też tak myślę.